strzelnica kontenerowa z prawdziwą amunicją bojową, pokaz dynamiczny drużyny piechoty oraz symulator śnieżnik z dwoma stanowiskami ogniowymi. To tylko część atrakcji, które towarzyszyły prezentacji pilotażowego programu MON Legia Akademicka na naszej uczelni. Skąd pomysł na Legię Akademicką? Pomysł na Legię Akademicką zrodził się z racji tego, że wojsko w chwili obecnej potrzebuje czy wykorzystuje to, że jest dużo chętnych do służby w Wojsku Polskim na stanowiskach, czy to żołnierzy zawodowych, czy to będąc w rezerwie. Chociażby przykład tutaj Wojsk Obrony Terytorialnej. No i chcemy wykorzystać te zainteresowanie tą służbą wszystkich młodych ludzi, w tym także studentów. Tak, program jest kierowany do wszystkich studentów wszystkich uczelni w Polsce, natomiast w chwili obecnej, ponieważ jest to program pilotażowy, są wyznaczone uczelnie wyższe w skali całej Polski, które biorą udział w tym programie. Tak? W województwie pomorskim są to 3 uczelnie wyższe, Akademia Wychowania Fizycznego, tutaj w Gdańsku, Akademia Pomorska w Słupsku i Uniwersytet Gdański. Oprócz tego oczywiście wszystkie uczelnie wojskowe w Polsce. Na naszym terenie jest to Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni. A gdzie się odbywa szkolenie takich studentów, jeżeli wstąpią do pana? Szkolenie części teoretycznej, czyli podczas tego pierwszego semestru tutaj na przykład w AWF-ie, będzie miało miejsce tutaj na miejscu, tak, na AWF-ie. Część teoretyczna tutaj, a część praktyczna później na poligonach wojskowych, w ośrodkach szkolenia wojskowych i w jednostkach wojskowych. Thank you.